Uwielbiamy gry RPG. W każdym miesiącu dostajemy nowe tytuły, które są mniej lub bardziej godne zapoznania się z nimi, ogrania i wyrobienia opinii, ale to te gry, które były dla nas pierwszymi, które stanowiły bramę do tego pasjonującego hobby, na zawsze zostaną w naszej pamięci. No i właśnie, dzisiaj opowiemy Wam o takich grach, które nas wciągnęły do tego świata. Zapraszam. Moimi pierwszymi systemami RPG były, tak jak u wielu z was, D&D i Warhammer. Natomiast e, tymi pierwszymi systemami RPG, do których często wracam, które najbardziej zapadły mi w pamięci, które mają dla mnie największe znaczenie, e, jest ich kilka. E, wymienię cztery z nich. E, pierwszy Shadowrun to jest system, który pamiętam, w którym grałem w liceum i e, jeszcze, jeszcze troszkę wcześniej. E, to było już nawet nie naście, ale dziesiąt lat temu. E, I to był system, który wtedy oferował. Coś zupełnie innego. To był system, który oferował połączenie światów science fiction i fantasy w podlanym cyberpunkowym sosem dystopijnym świecie i w który grało się rewelacyjnie. Do dziś pamiętam te sesje u znajomych gdzieś na strychu, kiedy... Krasnoludem, z miniganem, rozwalałem hordy nieprzyjaciół. E, idąc tym tropem, oczywiście, kolejnym z takich systemów, e, które do dzisiaj pamiętam, jest Cyberpunk. Cyberpunk, którego jestem wielkim fanem, ogromnym entuzjastą, i do dzisiaj zagrywam się bardzo chętnie i w RPG, e, i w RPG komputerowe. E, właściwie jednego RPG'a z dodatkiem w tej chwili i na pewno będę robił to dalej. Jestem wielkim fanem Loru i tego, jak ten świat się rozwija. Natomiast mamy też polskie wydanie takiej gry, która w dystopijnym świecie potrafi zainteresować i kiedyś właśnie też mnie zainteresowała. Pamiętam, jak Dzisiaj graliśmy z wykorzystaniem kserówek od znajomych, bo wtedy podręczniki Neuroshimy, bo o niej mówię, nie były tak łatwo dostępne. E, I tak zagrywaliśmy się w Neuroshimę e, do godzin, e, właściwie wczesno rannych, nierzadko eksplorując różne opuszczone budynki, i w takich właśnie klimatach odgrywaliśmy. Kolory. E, w cztery kolory w Neuroshimie, które do dzisiaj chyba nie są skopiowaną formą e, odkrywania świata. Coś rewelacyjnego. I ostatni z tych e, systemów, które wspominam do dzisiaj, i dalej się w nie zagrywam, to oczywiście Zevktulu, który jakże inny od poprzedników, oferuje świetne e, wejście w mroczny klimat prozy Lovecrafta. Cofnijmy się do liceum 2009 roku, do szkolnych ławek i, moi drodzy, do Neuroshima. Bo to właśnie Neuroshima była pierwszym systemem, w który grałam i jestem bardzo zaskoczona, bo ja nie jestem raczej osobą, która mocno siedzi w post-apo. A mimo to sposób, w jaki mój mistrz gry wprowadził mnie i mojego jedynego wtedy współgracza, który też był nowicjuszem, jeśli chodzi o RPG, sprawiło, że ja chciałam więcej, ja chłonęłam tę grę, co chwilę dopytywaliśmy o kolejne sesje. Poświęcaliśmy każdą wolną chwilę na to, żeby porzucać tymi K20kami, żeby pograć dalej, żeby dalej pchnąć tę fabułę. Czy to były jakieś apele, które spędzaliśmy kitrając się gdzieś na strychu w szkole, czy to były właśnie chwile, które spędzaliśmy po naszych zajęciach, żeby wspólnie usiąść i sobie pograć? No coś niesamowitego. Czasami nawet zdarzało nam się na lekcji trochę pociągnąć, pamiętam. Bo wszyscy byliśmy z jednej klasy, także to było takie ułatwienie. I pamiętam, że moja postać, mimo tego, że to była Neuroshima, to jednak e, posługiwała się mieczem, bo ja bardzo chciałam mieć miecz i to było takie fajne i super. Postać współgracza miała pieska, który miał na imię Pimpuś. Niestety jego postać w tragiczny sposób zginęła wyprowadzając go na spacer, bo miała po prostu najgorszy rzut, a wtedy też mieliśmy niestety taki trochę vibe śmieszkowy na tamtej sesji, więc, więc wyszło jak wyszło, trochę byliśmy nieuważni, ale naprawdę świetnie wspominam tamte kampanie i graliśmy w to długo, bo chyba spokojnie ponad rok. Pamiętam, że graliśmy jeszcze chwilę po skończeniu liceum, ale później bardzo nam się chciało innego wajbu, więc zaczęliśmy grać w tej samej ekipie coś fantasiakowatego i wydaje mi się, że to mogły być The Deki 3.5 albo jakaś stara er edycja Warhammera. Nie mam pojęcia co to było. Świat stworzony był przez mojego mistrza gry i w zasadzie dał nam naprawdę dużą dowolność, jeśli chodzi o tworzenie postaci. On miał wtedy już od samego początku, fajnie mi przekazał to, że dobrze by było, żeby gracze uwielbiali swoją postać. No bo o to w tym chodzi, żebyśmy się dobrze bawili, prawda? Więc e, mój współgracz grał krasnoludem o najbrzydszej twarzy na świecie, którą wtedy jeszcze straszył innych. Ja zaś stwierdziłam, że zagram kotołakiem, chociaż to tak naprawdę była taka bardziej inna koger. Nazywała się Nirali i była mm, łotrzykiem, chociaż później znalazła też księgę magiczną, e, taką bardziej okultystyczną i poszła bardziej w tę ścieżkę multiklasy, więc to było szalenie ciekawe. Niestety w tej kampanię długo nie pograliśmy. A później e, odważyłam się, żeby znaleźć sobie trochę inny team i w zasadzie pociągnęłam dwa systemy naraz, a w zasadzie jeden setting i jeden system, bo graliśmy z inną ekipą w Volsunga, ale na Savage Worldsach, więc to było dość ciekawe doświadczenie. Też tutaj miałam ekipę, gdzie był mistrz gry i jeden współgracz, więc to było super. Moja postać nazywała się Jane i była chyba z Alfheimu. Nie pamiętam już, jaka, jaka była klasa mojej Jane, ale być może też to było coś łotrzykowatego. Tak czy inaczej, szalenie mi się też ta kampania podobała, bo wtedy, wiecie, musiałam iść do tego kumpla jeszcze przez jakieś 40 minut, żeby, żeby dojść do niego do piwnicy. Czy, czy to przez największe śniegi, bo to jeszcze były czasy, kiedy u nas w Wielkopolsce też sypało sporo śniegu i, i pi, piliśmy sobie te pyszne herbatki. Ja przynosiłam ciastka i w ogóle to było takie super. Nie? Jeszcze kumpel miał taką bardzo klimatyczną piwnicę, gdzie było dużo takich handoutów pod ręką. Nie no, naprawdę fajnie wspominam tamte czasy i każdy z tych systemów i każdą z tych opowieści. Chociaż nie jestem pewna, czy teraz bym sięgnęła po wszystkie z nich, bo wydaje mi się, że, że jednak wolę nieco inne systemy, ale mimo wszystko cieszę się, że trafiłam na takie powieści, które wtedy sobie opowiadaliśmy, na takie kampanie oraz na takich współgraczy i na Takich mistrzów gry. Bardzo wam dziękuję, jeśli to oglądacie, i szalenie dobrze wspominam każdą z tych kampanii. Jak zaczynałem z hobby, to rynek nie był zbytnio rozbujany w Polsce, i tak naprawdę mieliśmy do wyboru kilka gier, w które chcielibyśmy grać. Ja dodatkowo, jako że pochodzę z niewielkich siedlec, musiałem nałożyć na to jeszcze drugą zmienną, to znaczy. Po pierwsze było to, czy mam w co grać, ale po drugie, czy mam z kim grać. I tak się złożyło, że na moim osiedlu zebrała się grupa chłopaków, którzy grali w trzecią edycję Dungeons and Dragons. To były opowieści głównie inspirowane klasykami gier wideo, czyli Baldur's Gate i Icewind Dale, bo w to się wtedy grało. I pamiętam dokładnie, jak szlajaliśmy się w tej z powrotem po okolicach Neyszel, i innych miejsc, które właśnie możemy odwiedzić w Baldurach. Wtedy nawet zwykła sesja z... Wyskakującą na nas z krzaków hordą goblinów wydawała się być magiczna i niezapomniana. No, ale właśnie, bo szybko odkryłem również polskie gry i w dwie z nich zacząłem aktywnie grać, bo z dedeczków przerzuciłem się po bardzo krótkim czasie. Na Wiedźmina gry wyobraźni. No i to było coś dla mnie niesamowitego. Co prawda mechaniki do dzisiaj dobrze nie rozumiem, ale e, możliwość zagrania tych opowieści e, osadzonych w świecie, który już wtedy jako e, kilkunastoletni chłopaczek uwielbiałem, to było coś nieprawdopodobnego i klimat Wiedźmina gry wyobraźni został ze mną na bardzo, bardzo długo e, Dodam jeszcze, że przeważnie grałem Wiedźminem, bo to było najbardziej cool w tej grze, wiadomo. No, i jest jeszcze jedna gra, z którą byłem bardzo, bardzo blisko zaznajomiony na początku swojej opowieści RPG-owej, czyli gdzieś tam na początku lat 2000-, a ta gra to dzikie pola. Pierwsza edycja tej gry, która porwała mnie niesamowicie. I do dziś ciepło wspominam mechanikę walki na szable, która tam została wprowadzona, bo była naprawdę mega ciekawa. A co mnie przyciągnęło ku Dzikim Polom? Ano niesamowita fascynacja, jaka wtedy mnie dotknęła właśnie settingiem, w którym ta gra jest osadzona, a więc tym isternowym, awanturniczym światem polski a raczej powinienem powiedzieć Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Te wszystkie zajazdy, te przygody, awanturnicze życie, wcielanie się w hulaków, warchołów lub towarzyszy husarskich, to było coś, co naprawdę dla mnie tworzyło niezapomniane historie. A to, że dzisiaj mechanika jako całość troszkę kiepsko się zestarzała, no cóż. Ciągle szukam innej mechaniki, która pozwoli mi się tam przenieść i na pewno taką znajdę. Świat umarł. Pojawił się moloch. Na pustyni były mutanty. A ja byłam treserem bestii. Bestii, czyli mojego szczura. Nie pamiętam jego imienia, nie pamiętam też swojego, ale pamiętam. Jak pewnego razu ja i moi przyjaciele, towarzysze, współgracze, znaleźliśmy się na wielkim wysypisku śmieci. Stały tam wraki samochodów z porozbijanymi szybami i ze szkłem, które walało nam się pod nogami, i w pewnym momencie na jednym z takich samochodów, na maskę, wskoczył wielki, dziki pies. Ogromna bestia, a ja, treser bestii. Wyciągnęłam pistolet i zaczęłam w niego strzelać. Nie trafiłam. Rozpętała się walka, pojawiło się stado, straciłam nogę. Taki był ten świat. Przeżyliśmy. A i przeżyliśmy jeszcze parę innych przygód z tymi postaciami, ale jednak to była taka sytuacja, którą mega wspominam z mojej pierwszej kampanii, z mojego pierwszego systemu, z mojej pierwszej przygody z systemowym RPG-iem. I to było 13 lat temu. ma została ze mną do dzisiaj. Jest to świat postapokaliptyczny, taki umierający, zdecydowanie niezbyt przyjazny dla ludzi. A niektórzy mówią, że mechanika też nie jest zbyt przyjazna dla graczy. Jednak pozwólcie, że wyrażę swoją opinię, gdyż się troszkę z tym nie zgadzam. Bo faktycznie mechanika jest dość różna od tej, którą spotykamy dzisiaj w nowoczesnych akpekach. Ale okazało się, że da się ją jakkolwiek poskromić i dzięki ym, nowym technologiom, Roll20, etc. możemy sobie z nią poradzić. Sam świat. To jest taki typowy Mad Max, to jest szaleństwo, to są mutanty, to są potwory, to jest akcja. Masz pistolet, musisz mieć styl, musisz mieć samochód, jeżeli jesteś w Detroit na przykład. I przyznam, że do tego systemu wracam i będę jeszcze wracać. Ostatnio właśnie po 13 latach zagraliśmy z moim mistrzem gry, gdzie tym razem ja mistrzowałam, on grał. I uważam, że to było dobre spotkanie, fajnie się przy tym bawiłam i jest sesja, którą możecie zobaczyć u nas na kanale. Zdecydowanie do Neurosimy będę jeszcze wracać i polecam Wam, jeżeli chcecie, to to jest naprawdę ciekawy świat. Mam podręcznik, jest naprawdę piękny, ale przede wszystkim to, co jest w nim piękne, to to, w jaki sposób jest napisany i opisany log. To, jak podręcznik przeprowadza nas przez świat, pokazuje nam niczym kumplowi, którego ciągnie teraz, no dobra, młody przeżyje, przeżyłeś i przeżyjesz dalej, tylko słuchaj, jak ci mówię, nie idź na mutanty, a jak już, to nie idź sam, ale chociaż to zabawne, nie? Coś tam, coś tam. Także wiecie, świat jest super i um, uważam, że jest mega do wykorzystania. Totalnie polecam go spróbować, bo ja wciąż uśmiecham się, jak wracam do NeuroShima. Uważam, że jest super. Totalnie polecam. Pierwszym systemem, z którym miałem styczność, był Warhammer. Zdarzyło się to na urodzinach mojej ciotki, kiedy to kuzyn starszy ode mnie o jakiś rok pokazał mi grę. Hmm, myślałem, że zagramy coś na komputerze albo w planszówkę, ale nie. Wyciągnął kartę postaci i kazał mi pisać siedmiolatkowi. Jakoś mi się to udało. Moją pierwszą postacią był Halfling. Halfing, którego wybrałem tylko dlatego, że miał jeden punkt losu więcej niż inne postacie. A cała przygoda opierała się o tym, że przez las uciekałem przed wilkami. Słuchajcie, to był chyba pierwszy przypadek, kiedy ktoś wszystkie punkty losu wykorzystał w przeciągu kilku pierwszych sekund sesji. Do tej pory z wilkami, jak się okazuje, coś tam wspólnego gdzieś się zawsze pokaże, ale co ciekawe, w moich przygodach praktycznie nie występują. Nie wiem dlaczego, czy robi to podświadomie, czy nie. Ale rok później, już jako no, czyli nie rok, bo jako dziesięciolatek, razem z kolegami trafiliśmy na Erdo na pierwszą edycję. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. Po tym jak najpierw zobaczyłem tego Warhammera, który był tak naprawdę odbity na powielaczu, <gdzieś> gdzie nie, gdzie w ogóle y, tuż odpadał, nie było do końca wiadomo co tam jest napisane, dostaliśmy przepiękny podręcznik bogato ilustrowany, z fantastycznymi po prostu rysunkami, rycinami, rozbudowanym światem bajkowym, pełnym magii, po prostu fantastycznym. Więc ja już wtedy, oczywiście zatruty Warhammerem, kogo wybrałem? Wybrałem Skranga, Xenomante. Bo jakże inaczej? W dodatku parającego się takimi rzeczami jak przyzywanie nieumarłych, duchów, szkieletów czy graliśmy Verdona tak, jakbym grał dzisiaj? Zdecydowanie nie. Ale mieliśmy z tego kupę frajdy. Nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy zrzuciłem pierwszy raz, kiedy prowadziłem wszystkich moich graczy do jednego wielkiego KR-u. Każdy z nich dostał się tam, docierając zupełnie inną rynną i wpadając wprost na samo dno centralnej komnaty, gdzie był sobie młody człowiek twierdzący, że jest władcą tego terenu. A co ja im zaserwowałem? Zaserwowałem im horrora. Nigdy nie zapomnę pytania, którym spytali się mnie. Jak to się właściwie stało, że ten człowiek zmienił się w horrora? Wtedy im odpowiedziałem: to jest źle postawione pytanie. Lepiej spytajcie się, jakim cudem horror zamienił się w tego człowieka. Szczeny dziesięciolatków opadły. A ja byłem szczęśliwy. Jeżeli ktoś z nich to ogląda, śmiało niech zostawią komentarz. Tyle od nas na dzisiaj. Koniecznie zostawcie komentarz i dajcie znać, jakie były Wasze pierwsze gry RPG, w których przeżywaliście te swoje wczesne przygody. Dajcie również znać, czy tego typu materiały Was interesują i czy to jest coś, co chcecie, żeby częściej pojawiało się na imaginarium RPG. Tymczasem gramy dalej. Trzymajcie się.